Dzień dobry. Dzisiaj będziemy sobie omawiali oświecenie Rzeczypospolitej. Oglądamy. Na początek należy sobie w głowie ułożyć pewne jakby skutki wydarzeń, które miały miejsce na początku wieku XVIII. Mówię tutaj o Wielkiej Wojnie Północnej, która dosyć mocno dotknęła polskie ziemie. W związku z tym, no niestety, jedyne miasto, które tak naprawdę w tym czasie mogło powiedzieć, że obyło się bez jakichś większych strat, to był Gdańsk. I to, można powiedzieć, była nieformalna stolica Polski. Bo to tam wszystko, można powiedzieć, napędzało polską gospodarkę. Oczywiście o wiele mniejszym stopniu niż wcześniej. Ale jednak. I dopiero panowanie Augusta III spowodowało, oczywiście bez tych wojen, bez jakichś większych konsekwencji dla polskich ziem, spowodowało, że Polska zaczęła się odradzać. Odradzała się gospodarka, odradzała się wreszcie demografia, a sama osoba Augusta III spowodowała, że jakby oświecenie wreszcie na ziemię polskie przyjdzie, pojawi się wreszcie tutaj. I on sam był dosyć dużym miłośnikiem sztuki, był kolekcjonerem, podobnie jak później będzie z Poniatowskim, i sprowadzał z zachodu do Warszawy między innymi artystów, którzy zaczęli odgrywać coraz większe znaczenie w życiu kulturalnym samej Warszawy, a Warszawa wreszcie odzyska rolę takiego intelektualnego, ale też i kulturalnego centrum państwa polskiego. Za początek całego oświecenia na ziemiach polskich uznaje się oddanie do użytku Collegium Nobilium, czyli rok 1740. To była taka elitarna szkoła, która była założona w Warszawie, a założycielem był Stanisław Konarski. Generalnie on zapoznał się z oświeceniem, z ideami oświeceniowymi we Francji. Tam pobierał jakby swoje nauki. Oczywiście nie studiował, tylko chodzi o to, że jakby obserwacje prowadził poprzez swoje podróże i dzięki temu opracował taki zupełnie nowatorski system nauczania, w którym odeszło się troszeczkę od łaciny, odeszło się troszeczkę od religii, a weszło się w nauki ścisłe, w przyrodnicze, w historię, w etykę, które spełniały te oczekiwania ideologów, można powiedzieć, że oświeceniowych. Także to był taki początek. Rok 1747, czyli otwarcie Biblioteki Załuskich, a dokładnie dwóch braci, Józefa oraz Andrzeja Załuskich. Oni otworzyli pierwszą publiczną bibliotekę, która dała początek rozwoju nauki na ziemiach polskich, tej odnowionej, oświeceniowej nauki, no bo można było prowadzić działalność naukową oraz artystyczną w gmachu tegoż budynku. Także Biblioteka Załuskich jest jakby kolejnym krokiem do rozwoju oświecenia na ziemiach polskich. Możemy mówić o Poniatowskim wiele złego, ale jednak za jego panowania to oświecenie jednak przyspieszyło na naszych ziemiach. Jego działalność, jego reformy spowodowały pewne zmiany, też mentalne w polskim społeczeństwie, które później będą miały dosyć duże odbicie na Sejmie Wielkim, tak zwanym czteroletnim. Jednym z pierwszych reform było utworzenie szkoły rycerskiej, rok 1765. I w tej szkole rycerskiej przede wszystkim kładziono nacisk na taką postawę patriotyczną, obywatelską i kształcono w niej przyszłych oficerów, jak na przykład Kościuszkę, ale też i urzędników. I być może Poniatowski miał w głowie plan taki, jak panowało na przykład w Prusach, gdzie był pruski drill, gdzie urzędnicy mogli zastępować sobie żołnierzy na polu walki. Oczywiście u nas takiego czegoś nie będzie, bo nie będzie po prostu nawet żołnierzy do walki, więc gdzie tam dopiero rezerwa. Następną rzeczą, która zmieniła podejście Polaków, zmieniła troszeczkę ich mentalność, co znowu będzie widoczne na przełomie lat 80. oraz 90., będzie to, co powstało w nieszczęsnym roku 1773. Nieszczęsnym, bo tam był ten Sejm Rozbiorowy, to tam był ten Rejtan i na tym samym Sejmie Rozbiorowym ustalono, że powstaje KEN. Nie to, tylko ten KEN. Komisja Edukacji Narodowej, dokładnie, znaczek widzimy przynajmniej. I generalnie było tak jakby pierwsze ministerstwo na skalę europejską, które zajmowało się ogółem szkolnictwa na całych ziemiach polskich, bo od właściwie szkół parafialnych aż po uniwersytety. To tam wszystko miało być jakby obgadywane oraz reformy miały być przeprowadzane razem oczywiście w Komisji Edukacji Narodowej, ale w duchu jednak oświeceniowym. A skąd ten pomysł w ogóle na założenie Komisji Edukacji Narodowej? Ano stąd, że dokładnie w tym samym roku, bo troszkę wcześniej niż nastąpił Sejm Rozbiorowy, w 1773 papież dokonał kasacji zakonu jezuitów, a szkolnictwo u nas było właściwie to zależne od tych jezuitów. W związku z tym no, wszystkie szkolnictwo, całe szkolnictwo, od tych parafialnych aż po uniwersyteckie, przechodzi właściwie to w ręce państwa i trzeba było powołać odpowiedni organ, stąd ten KEN, Komisja Edukacji Narodowej.
Przy Komisji Edukacji Narodowej działało Towarzystwo do Spraw Ksiąg Elementarnych, czyli to, co tu widzimy. Dokładnie są to opracowane podręczniki do konkretnych przedmiotów i te podręczniki miały być nowymi podręcznikami wytworzonymi dla konkretnych szkół i no, starano się iść również z duchem reformatorskim, oczywiście tym oświeceniowym, więc Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, do Spraw Ksiąg Elementarnych tworzyło po prostu nowe podręczniki. Skoro jesteśmy na lekcji historii, no to trzeba było poznać pana, który dosyć walnie przyczynił się do tego, żeby ta historia była do dzisiaj jedną z ważniejszych nauk. Jest to Adam Naruszewicz. To jest człowiek, który dał podwaliny pod tą nowoczesną, jak na tamte czasy, historię. Czyli przede wszystkim mamy źródła, one stanowią fakty, konkrety, ale legendy wkładamy pomiędzy książki. Czyli odchodzimy od legend, od tego, co miało być wcześniej i idziemy dokładnie w kierunku oczywiście działalności opartej na pracy historycznej, na źródłach. Sam Poniatowski, jak już wspomniałem na początku, był bardzo dużym kolekcjonerem dzieł sztuki. Fascynował się sztuką. Jego zbiory liczyły prawie 2000 obrazów i tam były obrazy Rembrandta, tam były obrazy Da Vinci'ego, tam były obrazy Tycjana, więc generalnie tych najważniejszych twórców z różnych epok, właściwie to kulturalnych, ale niestety większość z nich się nie ostała, właściwie to niewiele ich z nich się ostało, ponieważ po rozbiorach zostały one brutalnie rozgrabione i nigdy nie zostały nam, no niestety, ale oddane. Także tu jest duży minus. Król Poniatowski oczywiście pełnił rolę mecenasa. Mecenasa, ponieważ sam tak naprawdę z własnej pieniędzy, tych takich powiedzmy, że rodowych, starał się napędzać literaturę, architekturę, ale też i teatr. Przecież to on miał bezpośredni wpływ na rozwój tych elementów kulturalnych, więc to one będą podlegały pod taką finansową piramidę, którą stworzył Poniatowski. Oczywiście jest to duży plus za jego panowania i dlatego ten czasy polskiego oświecenia nazywa się mianem oświecenia stanisławowskiego. A co dokładnie wchodzi w zakres tego mecenatu? Przebudował on Zamek Królewski, oczywiście w Warszawie, żeby była jasność, w stylu klasycystycznym, czyli w tym stylu, którym obowiązuje w oświeceniu. Prace na zamku były prowadzone przez dwóch bardzo ważnych ludzi. Pierwszym był Jakub Fontana, a drugim był Dominik Merlini. I to między innymi jego autorstwa jest Pałac na Wodzie, Pałac Myślewickich, oczywiście w Łazienkach, żeby była jasność, czy też Nowa Kordegarda. To wszystko jest dziełem oświeceniowego twórcy architektury, jakim był Merlini. Ale żeby była jasność, to nasze oświecenie, ten klasycyzm nasz jest zdecydowanie mniejszy niż ten, który był powiedzmy na zachodzie Europy i to widać. Natomiast no, to bierze się z tego, że mieliśmy ograniczone możliwości. I to widać na pierwszy rzut oka. Sam Poniatowski sprowadza na swój dwór wielu artystów zachodu. Jednym z nich był Marcello Barcarelli, czyli człowiek, który malował obrazy, portrety, był portrecistą polskich władców, zamówienie oczywiście, ale malował też serię takich historycznych obrazów, które nawiązywały do naszych takich lepszych czasów historycznych i one zdobiły oczywiście wnętrze Zamku Królewskiego. Zresztą najbardziej i najczęściej spotykany obraz Poniatowskiego jest autorstwa Barcarelliego. Także Barcarelli rządzi. Innym przykładem jest człowiek, który nazywał się Bernardo Bellotto, a działał oczywiście pod pseudonimem Canaletto. Bellotto może zapamiętać sobie bardzo łatwo, jeżeli ktoś lubi piłkę nożną i się ogarnia, z tym panem. To jest Bellotti, to jest napastnik włoski grający w Torino, a my mówimy o Bellotto, czyli o inaczej Canaletto, bo takim pseudonimem się posługiwał i on głównie malował krajobrazy, pejzaże, Warszawy, ale też miast, w których był, bo i było Drezno, i była Wenecja, bo on z Wenecji pochodził zresztą, ale głównie nas to interesuje, ponieważ malował codzienność życia w Warszawie, codzienność życia jej mieszkańców. Także Canaletto też rządzi. Idziemy dalej, idziemy sobie do kolejnego człowieka, który jest niezwykle istotnym malarzem. On pochodzi z kolei z Francji i to jest Jan Piotr Norblin. To jest człowiek z kolei, który malował sceny oczywiście też historyczne, ale rodzajowe i jednym z najsławniejszych obrazów, do którego wrócimy, jest wieszanie obrazów i o tym sobie będziemy mówili w swoim czasie przy powstaniu kościuszkowskim. Idziemy do literatury. Literatura rozwijała się głównie podczas spotkań, które zwane były obiadami czwartkowymi. Artyści czytali tam swoje utwory, artyści zaczęli jakby reklamować swoją twórczość, a następnie bardzo często były one publikowane w takim dwóch czasopismach jak Monitor, tak, to jest ten, gdzie Poniatowski sam siebie chwalił, oraz Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych. Tam głównie
oczywiście idąc z duchem oświecenia, ale głównie traktowano o tym, co należałoby w Polsce zmienić i ewentualnie krytykowano też to, co należało do no, takich przywar polskiego społeczeństwa, polskiej szlachty, jak zacofanie, niechęć do jakichkolwiek zmian, czy tych politycznych, ale też tych codziennych, czy po prostu na tym, że oni byli skupieni tylko na sobie, że było obżarstwo, że byli właściwie ciągle tylko i wyłącznie pijani. To wszystko było tam wytykane. Także no, jak najbardziej plus, można powiedzieć. A same obiady czwartkowe bardzo często były organizowane w tak zwanym pokoju żółtym w Zamku Królewskim, ale czasami też i w Łazienkach Królewskich. Także generalnie do wyboru, do koloru. Co do literatury, co do twórców, bo parę słów musimy sobie też o nich tutaj powiedzieć. Pierwszym, którym sobie zrobimy, jest Ignacy Krasicki. To jest człowiek orkiestra. To był przede wszystkim biskup. On pisał bajki, pisał satyry. To właśnie w tych bajkach, satyrach gdzieś tam w przenośni, albo czasami bezpośrednio, potępiał tak naprawdę to, co go bolało. Ale to były przywary nie tylko szlachty, ale też duchowieństwa. Dlatego też szacun dla niego, że widział to, co dzieje się w polskim społeczeństwie oraz też kościele, żeby była jasność złego. Innym człowiekiem będzie Franciszek Bohomolec, który był pedagogiem, którym był komediopisarzem, który był w wielu różnych miejscach w oświeceniowej Warszawie. Był to też człowiek orkiestra. On zajmował się właściwie wszystkim tym, co związane było z nauką, z literaturą. Inny pan, czyli Stanisław Trębecki, to jest człowiek, którym pisał panegiryki, czy takie utwory sławiące kogoś, a w tym przypadku nie kogoś, tylko samego króla. Wychwalał w poematach jego działalność, czyli król miał jednak prawdziwych fanów, a nie tylko siebie samego piszącego pod pseudonimami. W roku 1765 na terytorium warszawskim powstaje również Teatr Narodowy, a jego dyrektorem przez 30 lat będzie Wojciech Bogusławski, który będzie też pisał różnego rodzaju scenariusze do takich przedstawień teatralnych. Innym człowiekiem, który pisał takie scenariusze, to był Julian Ursyn Niemcewicz. On był komediopisarzem, napisał Powrót posła i to właśnie w tym powrocie posła uderzał przeciwników reform ustrojowych, czyli bojących się pewnych zmian, a które mogłyby iść naprawdę w dobrym, bardzo dobrym kierunku. Oczywiście możemy sobie gdybać teraz, tak? Bo jakby to było wszystko, jakby powiedzmy nie było wojny o konstytucję, jakby nie wiem, nie było Sejmu Wielkiego, czy byłby kolejny rozbiór? Pewnie tak, tylko kiedy i w jakich warunkach, tego w ogóle nie wiemy. Ale gdybać nie będziemy. Ostatnią rzeczą, którą sobie dzisiaj ogarniemy, to będzie sentymentalizm. Sentymentalizm jest taki nurt na wskroś literacki, który rozwijał się wręcz na równi z klasycyzmem i autorzy jakby stawiali mądrość na drugim miejscu, bo oni nie wdawali się w żadne spory polityczne, ich bohaterowie, tych oczywiście ich dzieł, kierowali się raczej sercem niż rozumem, więc no, generalnie można powiedzieć, że ten sentymentalizm będzie dotykał takich spraw bardzo błahych, codziennych, ale dla zwykłych ludzi bardzo ważnych. I jednym z takich twórców sentymentalizmu jest człowiek, którego powinniśmy może nie tyle kojarzyć, ale może to będzie forma ciekawostki bardziej, jest to Franciszek Karpiński, czyli człowiek, który był autorem różnego rodzaju sielanek, ale też i kolęd. A taką kolędę, jak Bóg się rodzi, myślę, że każdy gdzieś tam kojarzy, być może słyszał i on jest jej autorem. I takim głównym ośrodkiem sentymentalizmu, takim, którym się on rozwijał, były Puławy. Puławy, w których będzie siedziba rodu Czartoryskich, czyli familii. I to tam będą takie utwory między innymi powstawały. Tyle o oświeceniu na ziemiach polskich. Dziękuję i do widzenia.